Rynkiewicz Mariusz, specjalista zespołu WHP, Żabka Polska. Panie Mariuszu, mógłby Pan powiedzieć kilka słów odnośnie testowania oprogramowania BHP VR? Jasne, oczywiście skorzystaliśmy na tym przez tydzień czasu. Dział administracji w większości został przeszkolony z pierwszej pomocy i z PUPOSZ, ewakuacji, gaszenia pożarów w kuchni. Oddźwięk jest bardzo wielki, jeśli chodzi o zastosowanie tych gogli VR, gdyż no, większość ludzi powtarzało, że znali teorię, ale praktyki nigdy nie mieli do skorzystania. Tutaj za pomocą gogli mogę skorzystać z praktyki, wyciągnąć zawleczkę przy gaśnicy, skierować wężyk w stronę ognia i wcisnąć rączkę, czyli tak naprawdę była to jakaś namiastka tego, jak gasi się pożar. Bardzo fajnie. Jeśli chodzi o pierwszą pomoc, tak samo za pomocą oprogramowania ludzi przetestowali sobie pierwszą pomoc, przećwiczyli na manekinie, który gdzieś też był został dostępny, co też pozwoliło na wirtualne jakby pokazanie tego, jak prawidłowo wykonać masaż, nawet w czasach COVID. Dziękuję bardzo, panie Mariuszu. Proszę.